jeżeli zostaliśmy błędnie poinformowani przez organ, to nie może później być to brane przeciwko nam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji, moim, ale oczywiście Państwa gościem, jest obecna w studio pani radca prawny Aleksandra Milanowicz. Dzień dobry Panie Mecenasie, dzień dobry Państwu. O czym dzisiaj rozmawiamy z sobą? O prawie administracyjnym. No już audycji z tego cyklu troszkę było. Audycjach od numerze 36 i 38 z panią mecenas Karoliną Cichocką-Binik omawialiśmy część wstępnych, ogólnych zasad prawa administracyjnego. Jeżeli mamy kiedyś przejść, może już niedługo, do przepisów prawa materialnego, administracyjnego, to żeby wiedzieć, jak ich używać w postępowaniu administracyjnym, to musimy najpierw znać te owe ogólne zasady prawa administracyjnego. Ponieważ z panią adwokat Karoliną Cichocką-Binik omówiliśmy o numery artykułów Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 6 do 7b, to cóż, nastał artykuł 8. Zasada pogłębiania zaufania. Tekst Państwo macie na ekranie, ale cóż to tak naprawdę w przełożeniu na nasze oznacza, tak? Ustawodawca posługuje się określeniem organy władzy publicznej. Tym samym ustawodawca nie ograniczył zakresu obowiązywania tego przepisu do organów władzy administracyjnej, lecz objął nim także organy samorządowe, organy sądownicze, ale jedynie w tym zakresie, który dotyczy... I ustawodawcze. Natomiast sądownicze w tym zakresie, w jakim dotyczy to postępowania administracyjnego. Cóż dalej? Ma być postępowanie prowadzone w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Jak to przetłumaczyć znowu na język procedury administracyjnej dnia codziennego? Ano tak, że każdy organ administracji publicznej, czyli państwowy, samorządowy i tak dalej, ma tak prowadzić postępowanie, aby pokazywać obywatelowi, że państwo jest jego nie dyktatorem, nie władzą, a tym, kto się nim w pewnym sensie opiekuje, ale w sensie pozytywnym. Kimś, kto daje obywatelowi obowiązki, ale daje i prawa. To oznacza jednocześnie, że żaden organ władzy administracji publicznej, jak tutaj ustawodawca napisał, w trakcie prowadzenia postępowania nie może, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, zwalać niczego i powiedzieć, nie zrobiłem czegoś, bo tamten mi nie dał, tylko mówić, procedura trwa, musimy mieć więcej czasu. Najwyżej może powiedzieć obywatelowi, tamten jest władzą, upomnę się. To oznacza także, że jeżeli organ administracyjny drugiej instancji rozpatruje odwołanie od organu pierwszej instancji, to nawet jeżeli widzi, że organ pierwszej instancji narobił, powiedzmy tak, dziwne rzeczy, tak, to nie może go dyskredytować i napisać w swoim uzasadnieniu decyzji uchylającej pierwszą, głupcy tam jacyś siedzą, tak, tylko musi beznamiętnie, spokojnie wyjaśnić, dlaczego tą decyzję organu pierwszej instancji, z którą się nie zgadza, zmieniać, a nie dyskredytować organ, ale i jego pracowników w sposób w tej pierwszej instancji. No to tak byłoby najogólniej. Teraz macie Państwo jeszcze kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. No bezstronność chyba wydaje się być oczywista. Myślę, że tak. Proporcjonalność oznacza, że organ administracji publicznej musi zawsze wyważyć owe prawa i obowiązki stron postępowania, czyli obywateli, ale i osób prawnych. No i równe traktowanie chyba też wydaje się być jasne, że prowadząc postępowanie administracyjne, organ, który je prowadzi, musi wszystkich uczestników tego postępowania, czyli wszystkie strony postępowania, a kto to jest strona, to później opowiemy w innej audycji, traktować identycznie. No i teraz kolejny zapis, paragraf 2. Tak.
organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej już praktyki rozstrzygania w danych sprawach. Tutaj należy mieć na uwadze, że zarówno orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i wojewódzkich sądów administracyjnych, ale też decyzje organów władzy publicznej, administracji publicznej działają podobnie przy podobnych stanach faktycznych. Obywatel, który zna już jakąś linię orzeczniczą, wie, w jaki sposób organy patrzą na pewien problem, może oczekiwać od organu, że w jego sprawie, w konkretnej sytuacji faktycznej, organy wydadzą taką decyzję, jakiej on oczekuje. No taką, jakby dawały poprzednio, w podobnych stanach faktycznych. Tak. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o odejście od tej utrwalonej linii orzeczniczej, wymaga to, powiedziałabym, dodatkowego uzasadnienia, na pewno rozpatrzenia wszystkich okoliczności i wyjaśnienia stronie, dlaczego w jego sytuacji faktycznej ta decyzja jest inna, niżeli by tego oczekiwał. Tutaj macie Państwo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, no tam sygnaturę i tak dalej, którym właśnie organ sądowy pisze, że jeżeli orzekł, tak, to jest fragment uzasadnienia orzeczenia, jeżeli organ administracji publicznej z jakichkolwiek powodów uważa, że należy zmienić dotychczasowy system orzekania w podobnych stanach faktycznych, to udaje tą samą podstawę prawną i nie potrafi tego dobrze uzasadnić, to takie orzeczenie narusza artykuł 8. Tak? I stanowi podstawę do wniesienia odwołania. Odwołania albo skargi do sądu. W zależności od tego, na jakim etapie wystąpi ten błąd. Tak? No i tu macie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, troszkę starsze, ale też wskazujące właśnie na to, że zmienność rozstrzygnięć organu administracji publicznej w podobnych stanach faktycznych w oparciu o tą samą podstawę prawną, prawa materialnego, narusza artykuł 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi, że w sytuacji, w których mamy do czynienia z podobnymi sprawami, dokładnie należy uzasadnić zmianę stanowiska, zmienność poglądów. Najlepiej też, gdyby było to podyktowane być może zmianą stanu prawnego albo jednak pewnymi różnicami w stanie faktycznym. Tak? Tak. Kolejną zasadą ogólną prawa administracyjnego jest zasada udzielania informacji. Cóż to oznacza w przełożeniu na słowa codzienne? Zasada ta jest szczególnie ważna dla strony, która działa bez profesjonalnego pełnomocnika, bowiem organy administracji państwowej powinny informować stronę o jej uprawnieniach, o możliwości w zakresie... Wszystkich uprawnieniach, co może zrobić. I to powinno być począwszy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. W tym postanowieniu już powinny być jako załączniki pouczenia dla strony, bo nie wiadomo, czy będzie działała przy pomocy adwokata, czy radcy prawnego, czy też nie, pouczenia, jakie są jej w tym konkretnym postępowaniu prawa i obowiązki. Tak? I teraz znowu to wyjaśnienia, tak, powinny być wyczerpujące i powinny dokładnie informować stronę o wszystkich możliwych stanach faktycznych i prawnych. Co to oznacza? Ano, na przykład, jeżeli mamy do czynienia z kimś w moim wieku, powiedzmy, tak, który pobiera emeryturę, no ja jeszcze nie mam prawa do zasiłku opiekuńczego, ale zakładam, że mijało kilka lat i już mam i w tym momencie mogłoby się to okazać, no w moim przypadku raczej nie, że zasiłek opiekuńczy jest wyższy niż moja renta. Nie pobieram renty. Nie jestem inwalidą. Trudno. W każdym razie w tym momencie ZUS ma obowiązek powiadomienia takiej strony pisemnie: pani rencistko albo pani rencisto, masz pan rentę w wysokości X, przysługuje panu, bo skończył pan lat 75, zasiłek opiekuńczy Y większy o Z od owego X-a. W związku z tym proszę wybrać, co pan chce.
Tak? Delikatnie sugerujemy, że pani zasiłek opiekuńczy jest wyższy, więc dobrze byłoby, żeby złożył pan oświadczenie, iż rezygnuje pan z renty niższej niż zasiłek opiekuńczy. Będzie miał pan wyższej kwotowo wypłacony zasiłek opiekuńczy przez nas, przez ZUS. To jest ten przykład zasady informacyjnej. Inny przykład zasady informacji. To tak, to tarcza covidowa i sytuacja, w której przedsiębiorca miał możliwość... Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. Ale zgodnie z przepisami o tarczy covidowej miał do tego złożyć... Rozliczenie. Rozliczenie. No i coś się stanie, jeżeli tego rozliczenia nie złożył? Organ powinien poinformować naszego przedsiębiorcę o tym braku i wyznaczyć mu termin na jego uzupełnienie. I dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu mógłby taki wniosek odrzucić. A jeżeli tak nie postąpi, no to w tym momencie na odmowę przydzielenia tego dofinansowania służy przedsiębiorcy skarga do sądu administracyjnego. Jak wiemy z orzecznictwa, takie skargi były skuteczne. To macie Państwo przykłady zasady udzielania informacji. Tu macie Państwo wyrok, tak, gwarancyjny i ochronny charakter względem jednostki, która pozostaje, jest zawsze słabszą w stosunku do państw, do organu. Tak. Pamiętać trzeba, że przynajmniej teoretycznie pracownicy organów administracji publicznej, czyli te, co już mówi się na wstępie, są o wiele lepiej poinformowani w sprawach, które prowadzą, niż zwykły Jan Kowalski. Tak? Oni to wszystko wiedzą, a Jan Kowalski może się dowiadywać ewentualnie na własnych błędach. I dlatego tak istotne jest, że Jan Kowalski działa sam, bez pomocy prawnej, żeby w ramach zasady pogłębiania zaufania obywatela do państwa oraz zasady informowania, które w tym momencie współdziałają, organy administracji publicznej informowały, aż obywatel będzie wiedział, co wolno mu w tej sprawie zrobić, ale i co może zrobić, aby uzyskać efekt, jakiego potrzebuje do szczęścia. Tak, to prawda, natomiast też należy zwrócić na to uwagę, że nawet nieodpowiednie poinformowanie nas o naszych prawach, o obowiązkach. Znaczy, jeżeli zostaliśmy błędnie poinformowani przez organ, to nie może później być to brane przeciwko nam. Tak? Jeżeli się zastosujemy do tego, że organ nam powiedział, masz robić tak i tak, i to robimy, a potem się okazuje, że postąpiliśmy błędnie, to ale mówimy, no sorry, ale przecież nam tak kazano, patrzcie, to jest pouczenie. Zgadza się? No zgadza. To w tym momencie nie można tego brać, traktować przeciwko nam. Najczęściej to wynika nie tyle w zwykłej procedurze administracyjnej, co w ordynacji przy stosowaniu przepisów podatkowych. Mamy wskazówki organów podatkowych, które mówią, co w danej sprawie jest zgodne z prawem, a co nie. Jeżeli podatnik zastosuje się do wskazówek organu podatkowego, a potem się okazuje, że został wprowadzony w błąd, to jest niewinien. Tak? To nie jest bezwłocem. To tak w wielkim skrócie. Tyle dzisiaj o zasadach, podstawowych zasadach administracyjnych, a z administracji. Na razie umówiliśmy dzisiaj tylko kolejne dwie, ale następne nastąpią. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo.